Serca powiedzieć Bogu, niech będą dzięki. Jest czas zasiewów, czas uprawy, czas zbiorów. Jest czas podziękowania, zarówno podziękowania Bogu, jak i tym, którzy trudzili się. Opieruję Wam, moi drodzy, błogosławieństwo, pokoju, siły, zdrowia i czerwone. Góra serca wszystko, co jest na świecie i sprawiłeś, że zmieniamy się pory roku. Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i podałeś mu życia. Dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i sprawa, by lud swój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Wiesławem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, proszę. Jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała. Powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. Zawsze wolnie od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Twoje jest. Jest otwarte.
ja w maju, no to mnie nie trafia, to mnie nie podjechać, nie do drugiego. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą. Fragmentem dożynkowego wiersza pragniemy otworzyć dożynki gminne 2024 i jednocześnie przywitać przybyłych gości, organizatorów oraz wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim. Pani Zdzisława Zembrzuska i pan Michał Wolszlegier. Wszystkich zebranych prosimy o dzielenie się chlebem. Szanowni Państwo, jeszcze raz witam bardzo serdecznie przybyłych gości, przede wszystkim mieszkańców gminy Dąbrowa Chełmińska, ale także gmin ościennych. Tak jak już dzisiaj wielokrotnie mówiliśmy, żniwa zakończyły się troszeczkę szybciej. My dzisiaj obchodzimy święto plon. Goszczą nas na swojej pięknej polanie i nie wiem jak to zawsze załatwią, że jest piękna pogoda. Także szczególne podziękowania dla nich, ale także chcemy podziękować i prosimy do nas przedstawicieli firmy Blacher Polska, bo jak zauważyliście, jest zmiana dekoracji. Po 20 nam rozświetlą plac dożynkowy i bardzo serdecznie zapraszam przedstawicieli firmy. Czy jest pani Ola, czy pan Mike? O, jest pan Mike. Zapraszam też na scenę. Okolicznościowa dzisiaj z pełną pompą na dożynkach. Jeszcze raz panie Mike, dziękujemy. To jest dla Aleksandry oczywiście, a kwiatek tutaj dla pana. No, o jest, jest, przepraszam bardzo, zabieram. Proszę bardzo, do wspólnego zdjęcia, jeżeli możemy prosić. Mamy fotografa. Ja również przyczyniam się do tych wszystkich pięknych słów, które padły z ust pana wójta. Co tu więcej powiedzieć? Ja myślę, powiem troszeczkę o atrakcjach. Przepiękne stoiska. Dzisiaj mamy ich tutaj na placu ponad 50. Także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są to różnorodne stoiska z gadżetami, z zabawkami, z maskotkami. Przede wszystkim gastronomię w wykonaniu naszych wspaniałych pań z KGW. Food trucki. Skok na bungee to dla miłośników adrenaliny i mocnych wrażeń, a dla dzieci stoiska animacyjne. I zaproszenie od pana wójta, które uzyskałem. Kochani, chciałem powiedzieć, że takie święto jak dzisiaj, to cechuje się trzema wielkimi wartościami. Takimi jak prawda, dobro i piękno.
bo wy tacy jesteście. Wszyscy, którzy ciężko pracują, to są ludzie, którzy są obdarzeni tymi wartościami. Prawdą, dobrem i pięknem. Za to wszystko wam bardzo dziękuję. W imieniu całej obecnej władzy, w imieniu wszystkich parlamentarzystów i jeszcze raz chciałem osobiście podziękować wam za to, że oddaliście na mnie głos, że mogę was reprezentować i obiecuję, że nigdy was nie zawiodę i zawsze możecie na mnie liczyć. Dziękuję bardzo. Przedstawiciele powiatu bydgoskiego. Szanowni Państwo, ja chciałem się również razem z panią radną powiatu bydgoskiego, panią Mariolą Górecką, przyłączyć do tych życzeń, które przed chwilą pan poseł przekazał, przed nim również wójt. Bardzo dziękujemy również za zaproszenie. Mamy nadzieję, że dzisiejsze święto rolników, ale myślę, że nie tylko rolników, wszystkich mieszkańców naszej gminy będzie udane i będzie można je bardzo długo wspominać. Tego państwu życzymy. Rolnikom. Oto pierwsze miejsce zdobyli Janina i Robert Has. Ogromne brawa. Czy są państwo z nami? Zapraszamy na scenę. Widzę, że są. Drugie miejsce zdobyli państwo panie Anna i Patrycja Rozmarynowicz. Czy są z nami, panie? Zapraszamy na scenę i gratulujemy. Trzecie miejsce Magda i Jacek Oleccy. Ich niestety dzisiaj nie ma, tak nam zgłoszono, ale gratulujemy z całej mocy wszystkim nagrodzonym. A tutaj wędruje do nas pierwsze miejsce. No, ja tutaj muszę trochę prywaty, ja muszę, bo ja byłam w tym ogrodzie, ja znam tych państwa, to są cudowni ludzie, którzy mają wspaniałą rękę do ogrodu. Wy mieszkacie w raju. Kto więcej pracuje w ogrodzie? Mój mąż. Brawo dla męża! Robert Has, brawo. A Janka jest duszą tego ogrodu, tego domu. Super, gratulujemy wam bardzo. Gratuluję bardzo. Tak, jest z nami pani Rozmarynowicz. Pani Rozmarynowicz, świetnie. Brawo dla pani Rozmarynowicz, piękny ogród. Proszę, tu się zdobywa sołectwo Czarże. Zapraszamy serdecznie. Przedstawiciele. Brawo, brawo. Drugie miejsce zdobywa sołectwo Rafa. Brawo, brawo. Janowo. Sołectwo Janowo zdobywa trzecie miejsce w tym konkursie na najciekawszy widacz przydrożny w 2024 roku. Zapraszamy przedstawicieli! Tutaj na scenę wędrują. I dla sołectwa Wałdowo-Królewskie. Zatem zapraszamy przedstawicieli tych dwóch sołectw tutaj na scenę. Oto wice Wałdowo-Królewskie otrzymują wyróżnienie. Brawo, brawo. Wspaniale. Brawo, brawo. Gratulujemy wszystkim. Szanowni Państwo, to rzeczywiście był rekord na 15 sołectw, 13 witacze przygotowały, także naprawdę dziękujemy, że tak pięknie rozpromowaliście nasze gminne dożynki. Wszystkiego dobrego. Sołectwo Rafa! Thank you.
sołectwa Dąbrowa Chełmińska. Świetnie, cieszymy się bardzo, zapraszamy na scenę przedstawicieli. Sołectwo Czarże! Zatem podsumowując nasze informacje, pierwsze miejsce dla sołectwo Dąbrowa Chełmińska, drugie sołectwo Otowice, trzecie dla sołectwo Czarże. Sołectwo Otowice, drugie miejsce, świetnie. Gratulujemy z całej mocy. I trzecie miejsce dla sołectwa Czarże. Coś, jakieś fatum na tym. Trzecim miejscem krążę, ale my się nie damy. Zdobywa KGW Gzin. Zapraszamy. Konkurs na najładniejsze stoisko warzywa i owoce mają super moce. Miejsce trzecie zdobywa KGW Gzin. Zapraszamy przedstawicieli. I pierwsze miejsce zdobywa KGW Ostrowecko. Zapraszamy przedstawicielki, przedstawicieli tutaj na scenę, aby odebrać nagrody. Drugie miejsce dla KGW Rafa, trzecie miejsce dla KGW Zin. Warzywa i owoce mają super moce i wy to udowodniłyście swoją pracą. Bardzo wam gratulujemy.
proszę, że pan kalesony zostanie. Nie, nie, pan nie ma uprzedzeń żadnej siły. A to można zdjąć i zmienić. Może i babcie. Można? Można. Przybijałem piąteczkę. Bardzo ładnie to zrobiłaś. Super. Jeszcze teraz zajdzie. Kolejny zespół, który mam zaszczyt tutaj zaprosić, to zespół, który pochodzi z dwóch jam, to marka Orzech, jego medal honorowy dla zasług dla powiatu Toruńskiego. Dzisiaj tu i dzisiaj ja, dobra, widzę.
śpiewać piosenki zbyt głośno. Świeżą bitwę zabawić się zimą. Mówić serwus do swojej dziewczyny. Nowy refren darzy wszystkim wiarę. Raz chorane, a zimne stolare. Po porocach się śmieje już każdy z dala. Raz chorane, a zimne stolare. Czas ucieka, lecz nikt go nie prosi. Chcę drogę, wybierzesz już własną. I niedługo przestanie ci grozić. Zazwolone od lat 18. Ale choć już przekroczy 40. Pewnego dnia ty wzgibasz nastrój. Skoro wszystko this
wszystkie nóżki, oczywiście wszystkie łapki, wszystkie skrzydła falują. Świat, kiedy słyszę twoje mają.